Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia, dzisiaj ze mną FX Protect i cleanerek do czyszczenia skórki, który całkiem przyjemnie pachnie. Całkiem przyjemny zapaszek. Taki, kurczę, jakiś perfumowany. Powiem ci szczerze, że myjąc, czyszcząc tym produktem, nie męczy tak bardzo, nie męczy. Znaczy ogólnie wolę, jeżeli cleanery są bezzapachowe, ale ten naprawdę nie jest jakiś taki męczący, nie wkurza mnie, bynajmniej w mańku zrobiłem to, co miałem zrobić i nie drażni mnie. O, może w ten sposób. Co do piany przy tym produkcie, tu jest kiepsko, bo ona w ogóle z tej pianowniczki wyskakuje taka napompowana powietrzem i szybko znika. Szybciuteńko. Naprawdę tutaj pod tym względem nie ma takiej tej zbitej, fajnej, gęstej piany. Nie. Tutaj mamy taką puszystą, napompowaną i to powietrze, które w niej jest, ono tak jakby te mąbelki pękają i ona siada momentalnie, to widać w oczach. I czyszcząc skórę, to mamy wrażenie, tak jakbyśmy tej piany nie mieli. Ale produkt ciekawie doczyszcza, naprawdę. Bardzo ładnie zdejmuje brud. Tak jak było widać, 50 bardzo ładna. Elegancko zdjęło, z kierownicy również. Chciałem pokazać, że nie tylko siedzenia i jasna skóra, bo tam jest najlepiej 50 zrobić, ale na czarnej. Bardzo ładnie zdjęło tłuszcz i przygotowało nam powierzchnię do odżywki. Także jeżeli chodzi o cleaner, jakby nie ta piana, tak naprawdę byłby bardzo, znaczy jest fajnym produktem, ale ja lubię jednak, jak widzę tę pianę i jak nią pracuję tutaj, tak naprawdę to dorzucałem. Musiałem takie wrażenie, że dorzucić musiałem tej piany, bo jej nie ma. Naprawdę tak jak powiedzmy znanych producentów, gdzie tam piana,
to jest niekończąca się historia, tak tutaj można powiedzieć, że trzeba dwa razy tyle zużyć, żeby ta piana pracować jakąś pianą. Tak żeby, a inaczej, może inaczej, nie jakąś pianą, tylko żeby ta piana była, żebyś widział, że rzeczywiście nią pracujesz. Produkt fajny, fajny, jakby nie ta piana, naprawdę rewelacja, normalne pH w okolicach 9, więc tutaj mamy jakby nie było neutralnie. No dobrze, słuchaj, jeżeli chcesz sprawdzić, jak pracuje się tym produktem, przygotowałem 30 ml tego produktu, także do sprawdzenia dla siebie tego produktu, jak się nim pracuje. Myślę, że to będzie wystarczająco. Wpisuj FX Protect, jeżeli będziesz pierwszy, 30 ml tego cleanerka wysyłam do ciebie i sprawdzisz sobie, czy rzeczywiście zapach i ta piana albo jej brak, tak jak u mnie, rzeczywiście występuje. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!